Cześć, intruzji z tej strony. Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj, troszkę w formie podcastu, tak będzie najszybciej i najsprawniej. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który poniekąd nawiązuje do mojego ostatniego filmu, który wywołał burzę. Natomiast dzisiaj, chciałem powiedzieć o tym, jak moim zdaniem powinna wyglądać funkcja czy instytucja związana z pozwoleniami na broń. Nie powinny to być pozwolenia na broń, czyli że ktoś nam pozwala na to, żebyśmy broń posiadali, tylko powinna to być, nazwijmy to licencja, czy wykazanie się kwalifikacjami do tego. Bo nie, nie każdy kto się urodził ma prawo od Boga mieć broń, bo może nie mieć do tego kwalifikacji. Tak jak nie każdy może być dobrym operatorem koparki, czy pilotem. Pozwolenie na broń to są taki relikt przeszłości z czasów komuny, że ktoś nam pozwala mieć broń, bo oceni, czy jesteśmy tego godni, czy nie. W tej chwili na szczęście tak nie ma. Nie powinno być to pozwolenie powinno być to licencja związana z kwalifikacjami, które posiadamy czy które nabyliśmy. Myślę, że nikt z nas, wsiadając do samolotu, lecąc na wakacje czy w podróż służbową, nie chciałby siedzieć w samolocie. Może inaczej. Chciałby siedzieć w samolocie, który pilotuje pilot, który posiada odpowiednie kwalifikacje. I zakładam, że większość osób szybko wysiadłaby z samolotu, gdyby dowiedziała się, że za sterami usiądzie Janusz, który nie ma żadnych kwalifikacji, ale wie, że drążek służy do majtania w lewo i w prawo, są pedały, tak, bo w samolotach są pedały. Do obsługi też prawo-lewo jest przepustnica i masę pstryczków. No właśnie na tym to polega, że osoba, która posiada kwalifikacje, wie do czego te pedały i ten drążek służą, do czego jest ta masa pstryczków i co z tym zrobić. Każdy, kto siedzi w samolocie, chciałby, żeby ten pilot, który zawiezie go na wakacje czy w jakąś tam inną podróż, był osobą, która posiada kwalifikacje. Każdy rozsądny i zdrowy na umyśle i praworządny Polak powinien mieć w ramach dostępności, to jest broń do ochrony miru domowego. Licencja domowa, czyli taki podstawowy, podstawowy pułap który trzeba w jakiś tam sposób zaliczyć, osiągnąć, żeby tę broń móc mieć. Bo nie, nie rozdajemy broni tak po prostu, bo ktoś ma dowód osobisty. Bo dowód osobisty mają również bardzo źli ludzie, ale tacy, którzy tej broni nie używają jeszcze przeciwko praworządnym obywatelom, bo nie mają do niej dostępu. Nie, nie jest tak, że można sobie iść i po prostu kupić broń nielegalną. To wcale nie jest takie łatwe. Więc mówię o kibolach, o jakichś innych awanturnikach, pijakach, menelach, patolach i tak dalej, i tak dalej. Mogą kupić czarnoprochową, natomiast to broń czarnoprochowa ma ten minus, że jest bardzo niewydajna. Bardzo dużo pitolenia się jest, z ładowaniem i tak dalej. Nie będę tu wchodził w szczegóły. Nie jest to broń, którą osiedlowy gangster, czy lolek, czy hulaka chciałby mieć, bo po prostu to jest obciach chodzić z tym i bawić się w ładowanie, tego. On chce załadować magazynek i sypać w razie czego. Broń do ochrony miru domowego. Broń, która w zasadzie funkcjonowałaby na zasadzie podobnej jak w tej chwili broń kolekcjonerska, natomiast uważam, że co widać po kierowcach, których niezmordowanie będę przytaczał tutaj jako przykład i przytoczyłem w poprzednim filmie i było oburzenie. każda osoba, która ma Udzielone jakieś zezwolenia, pozwolenia, licencje i tak dalej, musi co jakiś czas um, udowadniać, że nadal posiada kwalifikacje do tego. Czy to będzie co rok, czy to będzie co trzy lata? Nieważne. Napiszcie w komentarzach, jakie tutaj w tej kwestii byłyby Wasze propozycje. Taka osoba ma sobie broń w domu, może sobie z rodziną pojechać raz na jakiś czas na strzelnicę, postrzelać sobie. Człowiek, który ma zostać przygotowany, czy ma uzyskać kwalifikacje do posiadania broni w domu, <laughs> powinien umieć posługiwać się bronią krótką i długą. Czy to będzie strzelba, czy to będzie karabin. On, otrzymując tę licencję, powinien móc kupić sobie w zasadzie. Każdą broń. Oczywiście do pewnego rozsądnego pułapu. Jakiekolwiek organizacje które, czy ministerstwa, które będą tego typu pozwolenia wydawać czy weryfikować, licencje, przepraszam, nie pozwolenia, powinny stworzyć system taki, żeby tych ludzi faktycznie przygotować do. Tego posiadania broni, nawet w domu, nawet jeśli nie, no, nie chodzą z nią po ulicach. <laughs> nie szkolenia czy egzaminy na odwal się, tylko po pierwsze szkolenia takie, które faktycznie y, temu człowiekowi dadzą pewną świadomość. Na przykład, jak bronić się w domu, gdy ktoś y, go napadnie i gdy będzie musiał w ciasnych przestrzeniach się bronić. To jest całkiem inna taktyka i technika posługiwania się bronią niż y, strzelanie na strzelnicy. Więc, jeżeli ten. Ja, może zgaszę w tej chwili y, to pozwolenie, y, i, czy licencję, wyświetlę jakiś taki spokojniejszy obrazek. Kto wie, co to jest, to niech napisze. <laughs> y, I uważam, że taka osoba, która y, dostaje y, licencję na posiadanie broni w domu, bo powinien móc bronić, móc bronić się i, i siebie, i swojej rodziny. Powinien odpowiednio zostać przeszkolony, żeby był świadomy, jak tego robić. A nie tylko tak, że pójdzie na strzelnicę, odda ile strzałów, trafi na 20 czy na 50 metrach i on jest gotowy. Nie, nie jest gotowy. Taki człowiek, który zostanie odpowiednio przeszkolony przy, przez odpowiednio przygotowany system, który ma mu tę licencję wydać, ale i odpowiednio przygotować, ten człowiek powinien dostać y, licencję na posiadanie broni w domu, i bez rozdzielenia na y, rodzaje broni, strzelba gładkolufowa, itd. powinien móc iść i kupić na tym licencję do trzymania w domu to, co chce. Kolejnym y, rozszerzeniem niejako, czyli czymś, co potem musimy zaliczyć jako y, jakąś kolejną kwalifikację, to jest. Y, Licencja osobista, czyli coś, co pozwala nam po prostu nosić broń przy sobie, do tego, żeby można jej było użyć do obrony osobistej. Jestem za tym, żeby mimo wszystko pozostać przy ograniczeniu, jeśli chodzi o noszenie broni, do noszenia broni krótkiej. I uważam, że w przeciwieństwie do tego, jak w tej chwili prawo nasze jest skonstruowane, sytuacje obronne powinny być rozszerzone również o ochronę mienia. Jeżeli ktoś z pewną brutalnością, ale nie, nie zagrażając naszemu życiu i zdrowiu, bo nie chce nas zabić ani uczynić kaleką, ale używa przemocy do tego, żeby wyciągnąć nas z naszego drugiego, czy niedrogiego. Samochodu i chce nam go ukraść, dopuszcza się bezprawia. A ustawa mówi, że prawo nie może ustępować przed bezprawiem. Jeżeli ktoś staje się przestępcą, to musi liczyć się z tym, że praworządny obywatel ma większe prawa niż on. I ma prawo zrobić mu krzywdę. Kolejnym Elementem tutaj rozszerzenia tych kwalifikacji powinna być licencja osobista, upoważniająca nas do tego, żeby nosić broń skrycie, bez pytań żadnych. Chcemy w razie czego móc siebie bronić albo bronić kogoś, nie być biernymi. I z drugiej strony, jeżeli <laughs> zrobimy system bez licencji, <laughs> przepraszam, i pozwoleń, i zrobimy wolne. Niepowszechny. Powszechny dostęp do broni mamy. Wolny dostęp do broni, to każdy bandzior będzie mógł iść do sklepu i sobie to kupić. Nie, w tej chwili tak nie jest. Nie jest łatwo. Uważam, że na zaliczenie takiej licencji powinny być organizowane również odpowiedzialnie i w sposób przemyślany szkolenia, nie teoretyczne, szkolenia faktyczne. Z. Takich dziedzin jak w tej chwili na przykład są zawody Piro, pistolet i rewolwer obronny. To są zawody dynamiczne, które stawiają nas w bardzo różnych sytuacjach. Obejrzyjcie mój film, pokazałem tam. Facet myje ręce w miejsce, coś się dzieje, musi wyjąć broń, przeładować i oddać strzały. Albo wychylić się za jakiegoś winkla i za jednego i za drugiego i tak dalej. Czyli sytuacje dynamiczne. Takie. Okoliczności, jeśli ileś takich treningów przejdziemy i od, będziemy uczestnikami odpowiednio prowadzonych szkoleń, to takie szkolenia są w stanie przygotować nas do dynamiki takich zdarzeń. Kolejnym elementem do licencji osobistej, czyli takiej, która bez żadnego to tamto pozwala nam nosić broń, Powinny być szkolenia związane z taktyką w warunkach cywilnych, bo ona jest pod wieloma względami inna niż taktyka policyjna, czy tym bardziej wojskowa. Z reguły jesteśmy wtedy sami, nie mamy partnera, który jest obok nas jako policjant. Jesteśmy sami, musimy sobie poradzić. Musimy, ja mówiłem o tym w filmie o noszeniu broni w Polsce. Musimy wiedzieć, że w razie jakiejś sytuacji musimy zmienić kąt, żeby. Nasz pocisk nie wpadł do restauracji, czy przez okno do sklepu jakiegoś, czy kawiarni. Podejrzewam, że 98% z Was, może poza policjantami i ludźmi, którzy są w służbie, nie zdają sobie sprawy, jak w sytuacji, gdzie mamy przed sobą nóż, albo inną sytuację o wysokim natężeniu stresu. Jak bardzo ten stres opanowuje naszą głowę, jak bardzo zamraża, czy wyzwala z kolei zbyt impulsywne zachowania. To są rzeczy, które na takich szkoleniach i na takich ćwiczeniach powinny być przerabiane z osobami, które mają dostać licencję osobistą. Obecnie strzelanie na 25 metrów do tarczy to jest bzdura. Dlatego, że tego typu zdarzenia dzieją się na krótkich dystansach i są bardzo dynamiczne. My musimy odbiec, przebiec, kucnąć, schować się, cofnąć się, szarpać i tak dalej. Miałem jakiś czas temu, całkiem niedawno, takie zdarzenie, które któreś tam z kolei. Opisałem je u siebie na Facebooku intruder.pl. Zapraszam, zjedźcie w dół, szukajcie obrazka z taką grafiką przedstawiającą sytuację. Zaistniały pewne okoliczności, które spowodowały, że złapałem stres. Na szczęście, dzięki szkoleniom i jakiemuś przygotowaniu psychiki, stres dopadł mnie dopiero, gdy wróciłem do domu. Na miejscu zachowałem się automatycznie. Natomiast bez wiedzy i bez przetrenowania tego w iluś tam sytuacjach, przeciętny Człowiek, który dopiero co dostaje broń do ręki, prawdopodobnie nie poradzi sobie lub będzie mu bardzo ciężko, albo nawet chcąc zrobić dobrze, popełni jakieś błędy. Sposób szkolenia i nauczania powinien być zorganizowany w taki sposób, żeby nie odbębnić pewne rzeczy, tylko żeby tego człowieka, który ma tę broń nosić, żeby jego faktycznie przygotować, co spowoduje, że on będzie czuł się pewniej i jeśli właściwie rozpozna sytuację, przeanalizuje to, w jakiej sytuacji się znalazł, to może nawet nie wyjmie tej broni, może nawet jej nie użyje, bo będzie wiedział, że można to rozwiązać w inny sposób, lub będzie miał na tyle umiejętności, że będzie potrafił opóźnić pokazanie broni i eskalowanie sytuacji do momentu, aż to już będzie ostatecznością. Nie chciałbym Janusza, który jeśli poczuje się zagrożony nawet bezpodstawnie, od razu będzie wyjmował broń. Bo jeżeli drugi facet, który jest rozsądny i tak naprawdę bezpodstawnie został potraktowany jako zagrożenie, będzie miał broń i będzie lepiej wyszkolony, to Janusza zastrzeli. I będą jaja. I potem będziemy słuchali o tym w mediach i zacznie się debata, że no zaczęły się u nas strzelaniny, i. No to co? No to trzeba ludziom zabrać broń. Całkiem. Tak jak ten pilot, my musimy być świadomi tego, że jeżeli chcemy coś robić, to trzeba włożyć w to serce ruszyć dupę tym, mówię to do tych, którym się nie chce ruszyć dupę, nawet żeby zrobić obecnie zwykłe pozwolenie i być kompetentnym, kompetentnym w tym, co się robi, bo piloci zdają co jakiś czas egzaminy. Ja mam co miesiąc y, testy y, związane z y, kwalifikacjami. Co miesiąc. Ale to powoduje, że ja jestem specjalistą w tym, co robię zawodowo, a błędy w sytuacji użycia broni, no, potrafią i z reguły są nieodwracalne. Kolejną licencją, którą może wyświetlę, y, którą tutaj oznaczyłem, uważam, że, no. Na jednym takim plastiku, zebranie wszystkiego byłoby ok. Jest licencja służbowa, czyli najzwyczajniej w świecie, trochę tak jak w tej chwili, dopuszczenie do posiadania broni, czyli do pracy z bronią służbową. I często jest absurdem, że ktoś pracuje jako policjant, służba graniczna i inne służby, na co dzień. Przez ileś lat nosi tą klamę przy sobie, wraca do domu i jest bezbronny, bo nie ma swojej broni, bo ma tylko dopuszczenie może ją nosić w pracy. Natomiast on, posiadł, pracując na co dzień z bronią i mając em, wyszkolenie, prawdopodobnie, i nauczony jest odpowiedzialności, czy jakiejś taktyki mm, używania tej broni, czy noszenia tej broni, no on powinien móc. Yy, taką broń, którą ma na licencji domową nosić przy sobie, bo nosi ją codziennie w pracy. Tutaj nie będę się zagłębiał w absurdy yy, związane ze szkoleniem policjantów. To są ludzie yy, w większości, którzy poszli do służby, bo, bo chcą dobrze, bo chcą pomagać innym obywatelom. I finał jest taki, że grubym sznurem mają związane ręce. Yy, I jeżeli ktoś drwi z Policji czy z innych służb, że słabo strzelają. No niestety tak bywa. Ale to nie jest ich wina, to jest wina systemu. No i kolejną licencją, która tutaj akurat pozostała pusta, to jest licencja nazwijmy to specjalna. Nie wiem, ona może mieć jakiś tam kolwiek inną nazwę, natomiast to by była licencja, która jest nieco podobna w tej chwili do tego czego trzeba, żeby uzyskać uprawnienia do posiadania broni samoczynnej, nieautomatycznej, samoczynnej. moim zdaniem posiadanie broni na licencję domową, broni długiej, karabinów strzelb, karabinów wykastrowanych, karabinów szturmowych Czyli kałasznikow, AR, i tak dalej, powinno być dostępne, osoba, zwykły cywil, powinien móc po osiągnięciu odpowiednich kwalifikacji, przejściu odpowiednich szkoleń, powinien móc mieć możliwość zrobienia licencji na broń samoczynną, trzymaną w domu, nie noszoną. Zacznie się problem czasami z kontrolowaniem broni, albo pójdzie na bok. I wtedy się staną złe rzeczy. Jestem w stanie zgodzić się, bo sam uważam to za absurd, czyli w tej chwili to udawanie sportowców to jest bzdura. Minęło już tyle lat, tyle lat, że to powinno się zmienić i powinny pewne rzeczy być po prostu nazywane po imieniu. Strzelcy sportowi, nie. Obywatel, który ma odpowiednie kwalifikacje do Posiadania broni, broni do ochrony domu i obywatel, który rozszerzył te swoje kwalifikacje do tego, żeby mógł posiadać broń przy sobie. Jadąc do pracy, wracając z pracy, nie sportowcy, nie kolekcjonerzy. Licencja domowa, licencja osobista jakiś rodzaj licencji specjalnej, który pozwala posiadać w domu broń samoczynną do, do obrony no i licencja służbowa, no taka jak dopuszczenie. Uproszczenie tego wszystkiego, yy, skończenie z absurdem kosztów badań. Byłoby dobrze, żeby te badania były tańsze, żeby nie było tak, że tworzą się w cudzysłowie takie lekarskie, lokalne mafie i jeśli jest mała mieścina, jest tylko trzech lekarzy danej specjalności, no to oni łoją za przeprowadzenie badań strasznie. To wcale nie znaczy, że w Warszawie jest lepiej, bo jest jakaś stawka, która się wykreowała, i tak naprawdę, jeśli pojadę do innego miasta, to zapłacę na przykład o nie wiem, 200 zł taniej. Nie jestem za regulacją cen przez rząd czy odgórnych regulacji cen, ale powinny być jakieś rozsądne widełki, a nie wolna Amerykanka, czyli że o, na okulistów czy badania psychologiczne zrobił się bum. nie może być tak, że nagle ceny idą w górę i jest zdzierane z ludzi, dlatego że chcą zrobić pozwolenie. Ja wiem, że Podaż i popyt mają pewne, i cena mają pewne korelacje ze sobą, ale tak być nie może. Jeżeli ktoś mi pisze, że na, na zrobienie obecnie pozwolenia na broń sportową trzeba wydać y, 3-5 tysięcy, no nie, to się myli. To znaczy, że źle robił to pozwolenie, bo da się to zrobić w cenie prawa jazdy. Około, <laughs> przepraszam, około 2 tysięcy złotych. Moi drodzy, i jeżeli... Ktoś no, znalazł się taki specjalista, który yy, zarzucił mi, że ja jestem przeciwnikiem dostępu yy, dla obywateli do broni. Poważnie? Mam film, który ma pół miliona wyświetleń i mówi krok po kroku o tym, jak zrobić pozwolenie. W momencie, gdy został opublikowany, ja go zrobiłem dla kilku tam znajomych, yy, i oglądalność zrobiła tak. Nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że powiadomienia, które dostaję z YouTube, to jest jakiś błąd. I praktycznie za każdym razem, gdy jestem na strzelnicy, spotykam kogoś i albo robi tak, bo stydzi się podejść, bo jest nieśmiały, albo podchodzi i mówi: Cześć, intruz, bardzo ci dziękuję. Wreszcie dzięki tobie ruszyłem dupę, bo dowiedziałem się, jak to jest, i zrobiłem pozwolenie. Są widzowie, którzy się bezpośrednio do mnie odzywają i chwalą się, słuchaj właśnie, odebrałem papiery z WPA i zamówiłem sobie coś tam. I co o tym sądzisz? I tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba być głąbem, żeby mi powiedzieć, że ja jestem osobą, która chciałaby ograniczyć ludziom dostęp do broni. Nie. Szanuję profesjonalizm. Nie szanuję amatorki i opierdalactwa. Jeśli ktoś ma takie podejście do tematu. Sorry, nie. Idź oglądaj Brudnego Harego w telewizji albo zajmij się kolekcjonowaniem znaczków. Broń to nie, są, to nie jest zabawa. Można stać się na tyle yy, z nią obcykanem, żeby być w stanie wiele z tą bronią robić. Natomiast najpierw trzeba nabrać umiejętności. A jeżeli ktoś jest leniem i nie chce mu się tego robić... No to niech narzeka dalej. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Wiem i cieszę się bardzo, że ogląda mnie e, większość ludzi myślących i odpowiedzialnych, i e, spotykając się z wami na strzelnicy widzę, że e, te osoby, które dziękują mi za to, że miałem swój udział w tym, że wreszcie zrobili. M, Uprawnienia. Fajnie, że Wam się udało, i widzę, że podeszliście do tematu bardzo poważnie. Wielkie pięć dla Was. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, Intruder.